Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tym joystickiem, znaczy joystickiem. Jest to praktycznie Commodore C64 ukryte właśnie w takim joysticku. Będziemy go pomału, że tak powiem, hakować do pełnego Commodora. O, w ten sposób może powiem. Czyli tak, dorobimy do niego złącze na klawiaturę, dorobimy złącze na stację dyskietek, dorobimy złącze na dwa joysticki. Oczywiście już to nie będzie w tej obudowie, tylko będzie w innej obudowie, bo to wszystko tutaj nie wejdzie. No, ale na początek dorobimy do niego kartę SD, z którego będziemy mogli sobie ładować nasze gry, programy i tam takie inne. Dobra, zobaczcie, jak się to odpala. Dzisiaj pierwsza część. Odpalamy sprzęt. Wszystko się po kolei samo z automatu odpala. Loading run. 30 gier. Jest 30 gier, możemy sobie grać w te 30 gier, ale to nas na przykład, że tak powiem, mało mnie to zadowala. Ograłem wszystko, nie no, żartuję. Teraz wam pokażę, jak się dobrać do ukrytego menu. Czyli tak, włączamy, trzymamy C, dopóki jest C, trzymamy przycisk, C ma zginąć i musimy dwa przyciski na raz nacisnąć na joysticku, lewy i prawy, bez rozkręcania, to trzeba to tak trochę pomachać. Słuchajcie. I słuchajcie, jesteśmy w liście samego Basica. Jakbyśmy trzymali, to też by to weszło. To by było na tyle. Słuchajcie, patrzcie, możemy sobie wybierać Basic, czyli podstawowy Basic, sam Basic. Zobaczmy sobie sam Basic, zobaczymy, co on tutaj wykona. Load załadował. Run. Ok, słuchajcie, weszliśmy w sam Basic. I teraz zobaczcie, mogę sobie kursorem, mogę sobie jeździć joystickiem. A pisać możemy sobie z klawiatury. Czyli na przykład to, co będziemy sobie trzymając przycisk lewy, nie? Czekajcie, czym się wracało? Aha, możemy sobie najechać i poprawić daną literkę na przykład. L, L, O. Ojejku, za bogato. No. Ciężko to wychodzi, widzicie. Bez klawiatury jest kłopot, nie? No, żeby przyszło mi w ten sposób joystickiem napisać jakikolwiek program, no to bym chyba skonał tutaj. To by było na tyle, słuchajcie, z pierwszej części o tym joysticku. No, będziemy dorabiać do tego przede wszystkim kartę SD. Czyli będzie potrzebny nam taki układzik jak Atmega 16 do tego, albo Atmega 32, to zależy jeszcze, jak sobie to użyjemy. Zaraz wam powiem, jak się to dokładnie nazywa. To będzie SD2 i EC, czyli SD2. Taką, jak się wstawia w komadorki, żeby czytało z karty SD. Dobra, ja pozdrawiam. Fajna zabawka. Normalny Commodore. W następnej części rozkręcimy, obadamy punkty wejść, wyjść, punkty szyny i dwa, znaczy tam nie ma, nie będzie I2C, to będzie trochę będzie tych punktów do ogarnięcia. W sumie 32 punkty ma. Tak? Tak, 42-pinowe złącze do
do flopa. Dobra, ja pozdrawiam. Taka mała ciekawostka. Zaczynamy pierwszą częścią. Dostanie się do Basica.